Zawsze w czasie tych wakacyjnych dni przyjeżdżał do księdza prymasa Wyszyńskiego ksiądz, najpierw arcybiskup, a potem ksiądz kardynał Karol Wojtyła. On jako pierwszy składał zawsze życzenia księdzu prymasowi. Wspaniałe były te spotkania przy stole. Najczęściej rozmowa toczyła się i wokół spraw kościoła, ale też raczej w takim charakterze wakacyjnym. A czy już wrócił z kajaków, a ile dniówek zaliczył wakacji. Później zawsze szliśmy gdzieś na spacer, nawet na boisko. Mieliśmy taką dużą piłkę i niby to była gra w siatkówkę, więc ksiądz kardynał przyłączał się wtedy do nas. Ksiądz prymas Wyszyński trzymał zegarki i sędziował. Bardzo charakterystyczne było takie spotkanie księdza kardynała Wojtyły z księdzem prymasem Wyszyńskim właśnie po mianowaniu go kardynałem, ponieważ władze koniecznie chciały ich podzielić, przeciwstawić. Były ogromne plany władz komunistycznych, żeby na tym wygrać, żeby właśnie oni nie byli jedno. I wtedy w czasie jednego z takich wakacyjnych spotkań ksiądz kardynał Wojtyła powiedział do księdza prymasa Wyszyńskiego, że my będziemy jak dwa konie ciągnąć wóz kościoła i nikt nas nie rozdzieli. Rzeczywiście to była jedność, która zachowała się właściwie do końca życia i księdza kardynała Wyszyńskiego, i księdza kardynała Wojtyły, a potem Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak jak Ojciec Święty rozumiał księdza kardynała, tak jak go kochał, tak jak rozumiał jego wielkość, to nie doświadczyłam, żeby ktokolwiek z ludzi miał taką jasność, kim jest kardynał Stefan Wyszyński, kim jest, kim był. Ojciec Święty zawsze stał wiernie, jeszcze jako kardynał Wojtyła. Kiedy odmówiono księdzu prymasowi Wyszyńskiemu paszportu na wyjazd na synod do Rzymu, ksiądz kardynał Wojtyła nie pojechał na znak solidarności. I nie było to jakieś wymuszanie, jak czasami w filmach dla podkreślenia nowoczesności kardynała Wojtyły pokazuje się taki konserwatyzm księdza prymasa Wyszyńskiego. To nie było tak. Oni obaj tak byli zakorzenieni w Bogu i tak głęboko rozumieli tajemnicę człowieka, że to nie było w ogóle w tych kategoriach. Oni rozumieli siebie jak naprawdę dwaj ludzie, którzy mają jakąś wielką misję od Boga. I oni w pełnieniu tej misji byli jedno. Byłam świadkiem w czasie różnych spotkań niezwykłej ich więzi, ale to nie była taka przyjaźń poklepywania po ramieniu. To była jedność w Bogu. To była jedność w odpowiedzialności za Kościół, za ludzi. Nie słyszałam nigdy, żeby mówili do siebie po imieniu. Chociaż łączyła ich ogromna więź. Nie jest prawdą, żeby ksiądz kardynał Wyszyński kiedykolwiek upominał księdza kardynała Wojtyłę, czy wcześniej księdza arcybiskupa Wojtyłę, żeby jeżeli na przykład wracał z obozu, żeby najpierw założył sutannę, a potem przyszedł się pokazać. Przyjeżdżał tak, jak jechał z wakacji, przyjeżdżał z plecakiem, w swoich sportowych spodniach, w trampkach. Najpierw się witał z księdzem prymasem Wyszyńskim najserdeczniej,
A potem, kiedy już przychodził do stołu, to już przychodził w sutannie, w koloratce, zawsze już wtedy z takim wielkim szacunkiem. No ale jak potem szliśmy grać w piłkę, to przecież oczywiście, że zakładał sportowy strój. Ksiądz prymas się z tego bardzo cieszył. Był bardzo dumny, że mamy takiego arcybiskupa, że mamy takiego kardynała, który jedzie z młodzieżą, który jedzie na kajaki, który właśnie sam potrafi wiosłować, który sam kocha sport. To było takie wzajemne ogromne zrozumienie. Ksiądz kardynał Wojtyła na przykład, kiedy był na Bachledówce, bardzo lubił śpiewać. I śpiewaliśmy różne piosenki i harcerskie, i wojskowe, i jakieś kowbojskie też pamiętam. Ksiądz prymas Wyszyński w tym uczestniczył, cieszył się tym, patrzył z taką ogromną radością i dumą na to nasze śpiewanie. Potem oczywiście, kiedy już się robiła późna pora, to się wyłączał i mówi, wy jesteście młodzi, to wy możecie sobie pośpiewać, a sam po prostu szedł na spoczynek. No, cudowne były te wieczory właśnie takiego śpiewania, no bo już idziemy, no już trzeba iść. No, upominaliśmy siebie nawzajem ciągle, żeby nie budzić księdza kardynała Wyszyńskiego. No to już idziemy. Doszliśmy do jednych drzwi, a ksiądz kardynał, no, ale jeszcze tego nie zaśpiewaliśmy. No to jeszcze to zaśpiewaliśmy. I tak bardzo długo nieraz w noc żeśmy bardzo długo w noc, do późnej nocy trwało to śpiewanie i to przypominanie sobie, co jeszcze, czego jeszcze nie zaśpiewaliśmy. Jeżeli chodzi o opowiadanie humorów czy kawałów, to raczej ksiądz kardynał Wojtyła słuchał. Śmiał się serdecznie, sam w tym uczestniczył. Był mistrzem takiego humoru sytuacyjnego, nie tyle opowiadanego, co właśnie, no na przykład pamiętam takie wydarzenie tragikomiczne. Przyjechał kiedyś ksiądz kardynał do Fiszora. To jest pod Warszawą, dom sióstr Samarytanek. I tam właśnie odpoczywał ksiądz prymas Wyszyński, kiedy już nie mógł wyjeżdżać w góry. Ksiądz kardynał zadzwonił. Nie chciał dzwonić. Była akurat pora, no, po kolacji było niedługo. I chciał przejść przez bramkę, zrobić niespodziankę. A ogrodzenie było zakończone takimi ostrymi bolcami. No i oczywiście ręka mu się obsunęła. Wbił sobie ten bolec w rękę, więc bardzo go to bolało. No oczywiście zaraz tam siostry się zorientowały, że ksiądz kardynał przyjechał, więc wybiegliśmy wszyscy naprzeciwko niego. On tak idzie z tą ręką, mówi, krew kardynalska się leje. No i potem zaopatrzyła matka Maksencja, siostra Elżbietanka, która była zawsze z księdzem kardynałem Wyszyńskim. Zaopatrzyła mu tą rękę. No potem, ponieważ to była prawa ręka, więc nie mógł jeść, robiliśmy mu kanapki. Dużo było takiego humoru też z tego powodu. Nie na sztywno, nie zapomnę właśnie tego, krew kardynalska się leje. Że ksiądz kardynał Wyszyński miał w sobie, nawet kiedy stał pod kopką siana na Bachledówce, miał w sobie coś z tego dostojeństwa. A ksiądz kardynał Wojtyła chodził taki pochylony, taki jakby bliższy zwyczajności. Natomiast w istocie to właśnie spotykali się z księdzem kardynałem Wyszyńskim właśnie w tej ascezie normalności, w tej ascezie zwyczajności, w tej wrażliwości na ziarenko, które wypadło z chleba,
Pamiętam taką piękną odę księdza prymasa Wyszyńskiego do ziarenka, które się wykruszyło z chleba. I człowiek chce je strzepnąć, bo to jakiś natręt na białym obrusie. A ziarenko mówi: ostrożnie, ty zjadasz moich braci. I właśnie ta wrażliwość prawie poetycka na życie, to ich łączyło. Widać było tą różnicę 20 lat, jakby innych czasów, ale podobna wrażliwość, podobna zwyczajność i właśnie ta asceza normalności. Modlili się normalnie, jedli normalnie, odzywali się do ludzi normalnie i uczyli nas właśnie tej normalności w odniesieniu do człowieka, ale ta normalność to była bezgraniczna życzliwość. Ksiądz prymas Wyszyński miał do księdza kardynała Wojtyły ogromną atencję. On po prostu miał wyczucie, kim ten człowiek jest. Mówił z wielkim uznaniem o jego wiedzy, o jego umiejętności pracy, o tym, że na przykład o coś ksiądz prymas prosi w czasie konferencji episkopatu i dosłownie na drugi, na trzeci dzień to jest już napisane. Z wielkim przejęciem zawsze mówił o jego pobożności. Kiedy ksiądz kardynał przyjeżdżał na konferencję episkopatu na Miodową, pamiętam, przyjeżdżał zawsze w takiej jesionce lodenowej, wytartej już, wypracowanej, taki pochylony. Był człowiekiem raczej poważnym. To nie był człowiek wesołkowaty, chociaż człowiek ogromnej wewnętrznej radości. Ale w czasie konferencji episkopatu, w czasie przerwy, on zawsze szedł do kaplicy i odprawiał drogę krzyżową. I ksiądz prymas już po wyborze na Ojca Świętego właśnie tę jego tajemnicę powiedział wszystkim, że zawsze z podziwem patrzył na to, jak on znajduje czas na modlitwę. Jak właśnie w czasie zajęć, w czasie pracy potrafi się oderwać i po prostu ten czas na koncentrację, na modlitwę z Bogiem znaleźć. Kiedyś też z przejęciem mówił o takim dokumencie, który ksiądz kardynał Wojtyła przygotowywał i na każdej stronie było jakieś wezwanie do Matki Bożej z litanii loretańskiej. Matko Najmilsza, Królowo Polski, Matko Nieskalana, Panno Można, Panno Łaskawa. Także ta jego urzekała księdza prymasa Wyszyńskiego i byli w tym jedno, właśnie w tej dziecięcej miłości do Matki Bożej. Wybór Ojca Świętego przeżyłam na Jasnej Górze. Modliliśmy się wtedy bardzo. Trwało konklawę. Pamiętam, że w przeddzień właśnie wyboru Ojca Świętego byłam na czuwaniu przed obrazem Matki Bożej i tak podawaliśmy różne intencje i mnie jakoś przyszła taka myśl, że jeżeli będzie wybrany już papież, żeby miał odwagę przyjąć tą wielką odpowiedzialność. I później gdzieś wyszłam do miasta i tak koło 17 wracam na Jasną Górę i już tam słyszę wiadomość, że kardynał Wojtyła został papieżem, że Polak jest na stolicy Piotrowej. Ksiądz kardynał Wyszyński przeżył to jako ogromne wyniesienie Polski. Zresztą tak mówili kardynałowie w czasie konklawy, że wam się to należało. To był nie tylko wybór tego człowieka, ale to było jakieś spełnienie w dziejach narodu polskiego. Wam się to należało, bo wyście tyle cierpieli.
I druga tajemnica to jest jakaś ogromna więź z Matką Bożą. Ksiądz prymas wspomina, że kiedy podszedł z homagium do Ojca Świętego Jana Pawła II, mówi, usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej. To jej tajemnica. I zarówno ksiądz prymas Wyszyński, jak i z tego, co jakoś jest dostępne zwykłemu człowiekowi do odkrycia, to oni obaj przeżywali to właśnie w perspektywie i dziejów Kościoła, i dziejów narodu, i jakiejś chwili w dziejach ludzkości, kiedy światu potrzeba było kogoś, kto będzie tak kochał Chrystusa, kto będzie miał taką odwagę umiłowania Jego Matki i kto będzie miał taką odwagę podjęcia problemów człowieka. To, że kardynał Wojtyła przychodził z kraju, który wiele cierpiał, to nawet widzimy to w tych ostatnich filmach, całe to jego doświadczenie, to doświadczenie wojenne, potem to doświadczenie w czasach komunizmu, takiego ciągłego towarzyszenia człowiekowi. To było jakieś wielkie misterium. Dla mnie to naprawdę był Chrystus na ziemi. I spotkanie z Ojcem Świętym miało w sobie coś takiego, jakbym naprawdę spotkała żyjącego Chrystusa. I z jednej strony ogromna radość, cześć dla tego człowieka, ogromne przeżycie i ta świadomość, że to jest ktoś bliski, że to jest ktoś, kogo znałam, to jest ktoś, czyje imię ja znam i kto zna też moje imię. To tego się nie da powiedzieć, bo to nie było w takich kategoriach ludzkich, prawda? Był ktoś bliski, znajomy, został dyrektorem czy awansował. To było w zupełnie innych kategoriach. Właśnie takiego wielkiego Bożego misterium. Ale przyznam szczerze, że zamachu na placu Świętego Piotra to się nie spodziewałam. Był to czas, kiedy już był bardzo chory ksiądz prymas Wyszyński. Więc już wtedy przeżywaliśmy taką grozę, po prostu no jakby zbliżającego się kresu, ponieważ wiadomo było, że jest to choroba nieodwracalna. Bardzo trudny był moment takiej licytacji, kto powie księdzu kardynałowi Wyszyńskiemu o tym zamachu. Ksiądz prałat Goździewicz mówi, nie, ja nie powiem. Pani Mario, to pani powinna pójść i powiedzieć. I rzeczywiście los padł wtedy na panią Marię Okońską, że to właśnie ona spośród pracowników sekretariatu ma pójść i powiedzieć księdzu prymasowi. Powiedziała to tak, no bardzo, bardzo starała się spokojnie, że już powiedziała, że jest już po operacji, że Ojciec Święty przeżył, no ale właśnie, że był zamach na placu Świętego Piotra. To było przecież 2 tygodnie przed śmiercią już księdza prymasa Wyszyńskiego. Ksiądz prymas Wyszyński podobno tak aż się skurczył i mówi, zawsze się tego bałem. On tak odważnie szedł do ludzi. Zawsze się tego bałem. I właściwie słowa księdza prymasa Wyszyńskiego, które padały później, zwłaszcza 14 maja, kiedy mówił już za pomocą taśmy magnetofonowej, po raz ostatni mówił do Warszawy, w czasie mszy świętej, przed kościołem świętej Anny. Właśnie jakby takie oddanie wszystkiego za Ojca Świętego. Wtedy powiedział wszystkie modlitwy odtąd za Niego. On ma być podźwignięty. Później, kiedy mówił do Rady Głównej,
też te słowa są zapisane i wydrukowane w ostatnich dniach życia prymasa tysiąclecia, w tej książce Ostatnie dni. Kiedy mówi, że moje życie należało i należy do Jana Pawła II i w życiu, i w śmierci. Później Ojciec Święty dzwonił do księdza kardynała Wyszyńskiego i też właśnie w czasie tej rozmowy ta ich więź ogromna. Przynajmniej z tej mojej obserwacji, z takiego no bądź co bądź bardzo bliskiego miejsca, myślę, że ksiądz prymas Wyszyński miał jakąś swoją tajemnicę z Matką Bożą i oczywiście to była choroba, ale on z całą pewnością nadał temu intencję, że to jest za Jana Pawła II. Zresztą wcześniej powiedział, jemu ruść, mnie się umniejszać. Chociaż Ojciec Święty Jan Paweł II był daleko, był w Rzymie, ale kiedy on żył, zawsze miałam takie poczucie oparcia, że cokolwiek by się działo, czy w Polsce, czy w moim życiu, czy w jakichś sprawach rodziny, w jakichś trudnościach, że jest on. To dziwne, takie jakby światło, jak jest ciemno, jak jest noc, a jednak gdzieś tam to światełko się pali. I ta świadomość, że ktoś taki jest. Kiedyś miałam szczęście być na posiłku z Ojcem Świętym. Nie pamiętam, czy to był obiad, czy to była kolacja, ale pamiętam, że powiedziałam to Ojcu Świętemu. Ojcze Święty, Ty dla nas wszystkich, dla nas zwykłych ludzi jesteś takim oparciem. Po prostu jesteś taką mocą. A Ojciec Święty tak na mnie spojrzał i mówi, wiesz, a ja czuję tylko słabość. Aż nie mogłam zapomnieć tych słów przez cały posiłek. Jak to jest możliwe? Czy ten człowiek rzeczywiście nie czuje tej wielkiej mocy, która przez niego przechodzi i dociera do nas wszystkich? I już się żegnaliśmy i jeszcze mnie to tak nurtowało, że zapytałam, Ojcze Święty, ale Ty tak mówisz przez pokorę. Naprawdę nie czujesz tego, że jesteś dla nas taką siłą? A Ojciec Święty mówi, uwierz mi, Aniu, naprawdę czuję samą słabość. I to dla mnie było takim znakiem, że nawet kiedy człowiek dokonuje tak wielkich dzieł, jak Ojciec Święty, to te dzieła dzieją się jakby mocą Bożą. A on po ludzku ma prawo się czuć i słaby, i zmęczony. I jakby ta wielka moc przechodziła przez niego, jak przez najbardziej przezroczyste szkło, a jednocześnie jakby była z Boga i dla ludzi, a on był narzędziem w tym. Z Instytutu osoby tam pracują jako przewodniczki. Opowiadały o takiej audiencji, kiedy pewna kobieta chciała poprosić Ojca Świętego o modlitwę za swoją córkę. I kiedy Ojciec Święty podszedł, ona mówi, że po prostu straciła mowę. Nic Ojcu Świętemu nie powiedziała, tylko tak patrzyła na niego. I Ojciec Święty przeszedł do następnej osoby, wrócił do niej i mówi, błogosławię Twojej córce. Więc ta po prostu, no w płacz, zdumiona, skąd on wiedział, że ja to chciałam powiedzieć?
I Ojciec Święty miał wiele takich spotkań, że po prostu czuł, co człowiek chciałby mu przekazać. I odpowiadał na to, czego się nawet nie mówiło. Miał jakby taki dar chodzenia nieustannie w obecności Boga. Dla niego ta modlitwa była jak powietrze, jak chleb powszedni. No jeszcze bardziej jak powietrze, bo po prostu człowiek nawet nie myśli o tym, że oddycha, prawda? Tak Ojciec Święty oddychał modlitwą. Pamiętam takie spotkanie, jak Ojciec Święty stał w Tarnowie, w czasie której z pielgrzymek, nie pamiętam której, tak stał na tym podium, deszcz wcześniej padał, więc była taka mgła, tak cała ta rzesza ludzi otulona tym powietrzem. I Ojciec Święty tak stał, patrzył, potem mówi, muszę się na was napatrzeć. To był właśnie taki dar obecności w tym, cokolwiek robił, to on był cały, był sobą, czy w czasie spotkań z młodzieżą. On niby nic nadzwyczajnego nie robił. Czym porywał tych ludzi? Po prostu sobą, tą autentycznością. Kiedy młodzi ludzie płakali w czasie pielgrzymek, w czasie tych dni młodych, kiedyś ksiądz we Francji zapytał, taka grupka stała i oni po prostu płaczą. Pytam, dlaczego wy płaczecie? Bo w nim jest Chrystus. Bo On nas kocha. I ci młodzi ludzie to wyczuwali po prostu bezbłędnie. Myślę, że właśnie przez ten ogromny dar takiego w codzienności zanurzenia w Boga, takiego zjednoczenia z Nim i takiej autentyczności tej posługi, że On naprawdę był Ojcem dla nas wszystkich. Jeżeli chodzi o taką duchową sylwetkę Ojca Świętego i odbiór przed wyborem na papieża i po wyborze, to dotykamy jakiegoś niesamowitego daru Bożego. Ksiądz kardynał Wojtyła przed wyborem oczywiście był tym samym człowiekiem, tak samo wrażliwym na Pana Boga, na życie ludzkie, na ludzkie sprawy. Ale był człowiekiem, który wydawało się, że on wszystko przyjmuje przez intelekt. Kiedy na przykład mówił kazania, najczęściej miał wieczorem kazanie na Jasnej Górze, jak były jakieś uroczystości, to nieraz te treści były bardzo trudne dla zwykłego człowieka. Tymczasem, kiedy Ojciec Święty został papieżem, to było jakieś przemienienie. Ten człowiek nagle z tego intelektualisty po prostu stał się pasterzem, jakby chodził po łące i prowadził owce po zielonym pastwisku. Oczywiście on jakby niczego nie uronił z tego intelektu, z tego ogarniania wszystkich spraw najpierw myślą, ale do tego właśnie doszedł ten niesamowity dar właśnie takiej prostoty. I przede wszystkim wydaje mi się, tak w moim odbiorze, Ojciec Święty porywał tą autentycznością. Najbliższe mi słowa Ojca Świętego to jego hasło, które towarzyszy mu przez całe życie, Totus Tuus, które wyraża jego oddanie się Matce Bożej. Jego życie jest znakiem, do jakiej bliskości Chrystusa, do jakiego zjednoczenia z Nim może doprowadzić Jego Matka. To jest mi przez całe życie Ojca Świętego najbliższe. I to drugie, właściwie te pierwsze Jego słowa, nie lękajcie się. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi.
Wydaje mi się, że bardzo wiele szkody w naszym życiu wyrządza lęk. Lęk przed przyszłością, lęk przed samotnością, lęk przed władzą na jakimś etapie, lęk przed różnymi dokonaniami, przed tym, co może być, co może nastąpić. A tymczasem tak naprawdę, kiedy człowiek otworzy drzwi Chrystusowi, to wtedy pierzcha ten lęk. Jak się zapali światło, to już nie ma ciemności. Kiedy odważamy się otworzyć drzwi Chrystusowi, wtedy właściwie człowiek jest bezpieczny. Wtedy cokolwiek w życiu będzie, to człowiek nie jest sam. Tak samo w życiu społecznym. To, co ciągle też mówił ksiądz prymas Wyszyński. Nie chodzi o to, żeby się zmienił ustrój, bo jeżeli się nie odmieni człowiek, jeżeli nie wróci prawo sumienia, to nic się nie zmieni. I tak naprawdę to otwarcie drzwi Chrystusowi jest jakimś światłem, jest jakimś lekarstwem i w życiu osobistym człowieka. Bo wtedy nic nas, że tak powiem, nie pokona. Żadne niebezpieczeństwo, żadne oskarżenie, żaden trud. Bo nawet jeśli czegoś nie możemy udźwignąć, no jest Chrystus, który z nami to dźwiga. Nawet jeśli by człowiek w życiu nie mógł sobie z jakąś słabością poradzić, jest Chrystus, który to bierze na siebie. Kiedy są obowiązki ponad siły, jest Chrystus, który podstawia swoje ramiona. Dlatego te słowa, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, były w moim życiu już przecież jakoś oddanym Panu Bogu, takim umocnieniem, takim nowym światłem. To specjalną wagę dla mnie mają te słowa Ojca Świętego powiedziane do kardynała Wyszyńskiego. Nie byłoby mnie, gdyby nie było Ciebie, gdyby nie było Twojej wiary, gdyby nie było Twojego cierpienia, gdyby nie było Jasnej Góry. Ponieważ te słowa jakby pokazują jakąś taką ciągłość, że ofiara jednego człowieka, praca jednego człowieka nie idzie na marne, nawet kiedy on umiera. Ona żyje, owocuje w drugim człowieku. Słowa te są też zaprzeczeniem właśnie tych wszystkich opinii przeciwstawiających kardynała Wyszyńskiego Janowi Pawłowi II. Oni nie są przeciwstawieniem, oni właśnie są dopełnieniem. To jest jakby spełnienie Ojca w Synu. Ten Syn cały dla Boga, cały dla Matki Najświętszej i cała radość tego odchodzącego Ojca w Synu. Dlatego myślę, że dla następnych pokoleń też taka ważna jest pamięć, że to jest ciągłość.